Cześć, jest lato, więc chciałam podrzucić Ci inspirację na plażę. Bardzo wiele dziewczyn, kobiet osuje okrycie na plażę w formie chusty. Zawsze każda kobieta próbuje jakiś finezyjny, niefinezyjny, szybki sposób zawiązać taką chustę, żeby troszeczkę się okryć. Ja chciałam Cię zainspirować do tego, żeby jeszcze, jeżeli masz czas, usiąść przy maszynie i z takiej chusty zrobić coś gotowego, z czym nie będziesz musiała za każdym razem się szarpać, wiązać, sprawdzać, czy się supełek nie rozwiąże, a nie chcesz gdzieś nawet na plaży wyjść i występować w samym stroju kąpielowym. Więc jeżeli masz taką chustę, bardzo łatwo z takiej chusty, to jest akurat są chusty około 1,77 m na 117 m, więc z takiej chusty możesz w prosty sposób uszyć sobie taką sukienkę, taką narzutkę plażową. Może się ładnie ozdobić pasmanterią, żeby również na plaży wyglądać ładnie i nie będziesz musiała już się za każdym razem plątać żadną chustą. Ta taka narzutka została uszyta też z chusty jedwabnej. Tutaj jest wykończona lamówką, jest tunel, jest sznureczek do ściągnięcia, jest wiele pomysłów na zrobienie takiej narzutki. Tutaj jest taki rękawek kimono, to jest bardzo, bardzo prosta forma. To jest tył, jest zaznaczony tunel, tutaj jest przód, prosta w formie, proste szycie. Jedyną trudność może sprawiać rodzaj materiału, jak w tym przypadku szyfon, ale w takiej sukience będziesz wyglądać o wiele lepiej niż wiążąc się za każdym razem i sprawdzając, czy supeł się nie rozwiązuje. Po prostu zakładasz to na siebie, możesz się zawiązać, tu jest tunel do ściągnięcia, możesz dopasować do swojej sylwetki i idziesz w fajnej sukience, fajnie wyglądasz również na plaży. Jeżeli potrzebujesz jakiejś innej inspiracji wykorzystania chusty do uszycia takiej plażowej sukienki, nagrałam wcześniej taki film i zapraszam do obejrzenia, jak można wykorzystać takie chusty, którą przed chwilą pokazywałam, nawet z jakimś dwukolorowe, z jakimś obramowaniem, jak to można wykorzystać, żeby ta sukienka na plażę, ta narzutka wyglądała ładnie. Więc jeżeli masz jeszcze czas, masz chwilkę do wyjazdu na urlop, zachęcam Cię do uszycia takiej prostej, fajnej, kobiecej sukienki jako alternatywy do chusty. Więc jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli chciałabyś wiedzieć, jak coś takiego uszyć, to zostaw w komentarzu, daj znać, czy ta krótka inspiracja jakoś zachęciła Cię do szycia. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że jeżeli lubisz szyć, to będziesz chciała uszyć coś fajnego, żeby wyglądać ładnie, również na plaży. Pozdrawiam i życzę później udanego urlopu. Cześć!